Zuzana Kuczyńska, dzień dobry, zapraszam do rozmowy ECHO24, a dzisiaj moim gościem Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od najważniejszej 20. sesji Rady Powiatu, sesja absolutoryjna, najważniejsza w całym roku, panie starosto? Tak, rzeczywiście dla starosty, zarządu, Rady Powiatu, dla wszystkich mieszkańców myślę, że są takie dwie ważne sesje. Pierwsza sesja to na początku roku, kiedy ustalamy budżet jednostki samorządu. To jest taka bardzo ważna sesja, bo wtedy budżet, który zostanie przyjęty przez Radę, to on obowiązuje przez cały rok i w ramach tego budżetu realizowane są wszelkie inwestycje, wszelkie zamierzenia, które zarząd, Rada ustali na dany rok. Druga sesja absolutoryjna, którą rzeczywiście mieliśmy w ubiegły piątek, 20. jubileuszowa też sesja i na tej sesji między innymi były podejmowane uchwały o przyjęciu raportu o stanie powiatu, jak i absolutorium dla zarządu powiatu wrocławskiego. I tutaj muszę powiedzieć i podziękować wszystkim radnym, wszystkim pracownikom, dyrektorom, wszystkim tym, którzy mieli udział w tym sukcesie, bo to trzeba nazwać z kolejnym sukcesem. Nie chciałbym też, żeby to zabrzmiało, że tutaj uprawiam jakąś propagandę sukcesu, ale proszę Państwa, dynamika i rozwój powiatu wrocławskiego jest bardzo duży. To widać po cyfrach, to nie są tylko słowa starosty, które wypowiadam tutaj, ale na przykład jeśli spojrzymy na dynamikę wzrostu chociażby budżetu powiatu wrocławskiego, więc... Ale może zanim o budżecie i o tym, to muszę powiedzieć też parę słów na temat raportu, który był jako pierwszy głosowany przez Radę, bo zanim przeszliśmy do uchwały dotyczącej absolutorium dla zarządu, najpierw Rada przyjmuje raport o stanie powiatu wrocławskiego. To był już trzeci raport o stanie powiatu wrocławskiego. I muszę powiedzieć, że o ile w roku 2018, w momencie kiedy przyjmowaliśmy ten pierwszy raport, w roku 2019 to nie mieliśmy tak jakby do czego porównać, nie mieliśmy tej skali odniesienia. W tym roku był już to kolejny raport, w związku z tym mieliśmy też słupki, pokazane było na podstawie słupków, jaki jest wzrost i dynamika rozwoju powiatu wrocławskiego i tutaj jednym z najważniejszych elementów każdej działalności, każdego samorządu to są finanse i tutaj na przestrzeni lat pokazaliśmy te finanse i muszę tutaj powiedzieć, żeby na potwierdzenie tych swoich słów, że dynamika jest olbrzymia, muszę powiedzieć, że w stosunku 3 lat, czyli 2018-2020, dynamika wzrostu budżetu wynosiła 54%. I tutaj o ponad 74 miliony budżet jest większy niż w roku 2018, co ma też duże przełożenie na inwestycje, które mają miejsce na terenie powiatu wrocławskiego. To między innymi tutaj takie najważniejsze inwestycje, które są, że tak powiem, widzialne i dotykalne przez mieszkańców, to inwestycje drogowe, tak? Bo jak Państwo wiecie, bo zawsze w tym studiu mówię o tym, wiele pieniążków inwestujemy w drogi, w chodniki. Tutaj wspólny ten program, który realizujemy od kilku lat wspólnie z gminami powiatu wrocławskiego, Bezpieczna Droga, powodują, że nasza infrastruktura drogowa jest coraz lepsza, ale no nie chciałbym też mówić, że my tylko i wyłącznie tymi drogami żyjemy, ale tutaj należy powiedzieć również o oświacie, o pomocy prawnej, o między innymi ośrodkach, które posiadamy na terenie powiatu wrocławskiego, bo też takowe posiadamy 2 placówki oświatowe, które kształcą na poziomie ponadpodstawowym, w związku z tym również gro środków jest wydatkowanych na te inwestycje. A możemy powiedzieć, jak ten budżet wygląda w tym roku w stosunku do poprzedniego? Jaka to jest różnica między zeszłorocznym a tegorocznym? Tutaj musiałbym powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, tak? Bo dynamika, jeśli chodzi o budżet ubiegłoroczny, to na zakończenie roku mieliśmy wielkość budżetu w ponad 200 milionów złotych. Tak? Dzisiaj budżet przygotowany przez Radę i przyjęty na początku roku, tak jak mówiłem, jest nieco poniżej 200 milionów i od razu wyjaśniam dlaczego, tak? Bo z jednej strony Na koniec roku 2020 Zarząd Powiatu Wrocławskiego dokonał sprzedaży gruntu w strefie inwestycyjnej, którą posiadamy, i tam rzeczywiście był pokaźny wpływ gotówki do kasy powiatowej i dlatego też między innymi ta nadwyżka budżetowa, o której mówiłem, ale też to jest początek budżetu, bo dzisiaj jesteśmy w połowie roku i jak Państwo wiecie, w trakcie roku ten budżet rośnie. Dlaczego rośnie? Dlatego też, że każdorocznie przyjmujemy, jak każdy samorząd, przyjmujemy jako jeden z elementów dochodowości wskaźniki ze sprzedaży gruntów, ze sprzedaży mienia i w tym momencie każdy samorząd sobie zakłada jakąś kwotę ze sprzedaży. Najczęściej jest tak, że kwotę, którą my planujemy ze sprzedaży, te kwoty na koniec roku czy po pół roku okazują się już zupełnie wyższe. W związku z tym ten budżet, podobna była sytuacja też w ubiegłym roku, żeby sprawa była jasna, bo też o wiele niższy był zaplanowany budżet, wykonanie na koniec roku było zupełnie wyższe. W związku z tym liczymy też w tym roku, że budżet za 2001 rok będzie budżetem rekordowym, bo też przygotowujemy, właśnie między innymi dzisiaj zarząd podjął kolejną uchwałę o przeznaczeniu do sprzedaży kolejne działki, które mamy w strefie. Dzisiaj też mogę powiedzieć, że my jako Powiat Wrocławski mamy jeszcze ponad 400 hektarów takich dobrych gruntów inwestycyjnych, które czekają, bo też nie chciałbym, żebyśmy my, z jednej strony ja jako starosta, czy z drugiej strony zarząd, byli podejrzewani o to, że prowadzimy taką wyprzedaż tego mienia powiatu wrocławskiego. Tu robimy to w sposób kontrolowany, w związku z tym kolejne grunty będziemy wystawiać na sprzedaż. No i oprócz wpływu ze sprzedaży mienia, to tutaj trzeba powiedzieć sobie też parę słów na temat dotacji, które otrzymujemy. Z jednej strony są to dotacje rządowe na różne działania, które my prowadzimy. Z jednej strony inwestycje drogowe, czyli poprawa tej naszej infrastruktury drogowej. I tak od czerwca, właściwie od czerwca ubiegłego roku do dnia dzisiejszego, tak jak sobie szybko liczę, to dostaliśmy prawie 16 milionów dotacji za ostatni okres. W związku z tym myślę, że to jest też ważny element w naszym budżecie. Ostatnie dwie dotacje, które żeśmy dostali z dotacji rządowych, to między innymi przebudowa naszej drogi w Godzieszowej. Tam dostaliśmy 50% dotacji, ponad 2 miliony 600 dotacji. Drugą dotację, którą w ostatnich dniach otrzymaliśmy, to na most w Sząstawie, o którym już kiedyś mówiłem. Pierwotnie zakładaliśmy, że koszt przebudowy mostu w Sząstawie będzie kosztował około 6 milionów złotych. Po przetargu się okazało, że kwota wyszła poniżej 4 milionów. W związku z tym w tym momencie mamy oszczędności i też dotację, którą żeśmy dostali do mostu 3 miliony 100. Więc 2 miliony możemy przeznaczyć na most i 1 100 000 zł dokładnie na inne inwestycje, tak? Ale tutaj o budżecie moglibyśmy rozmawiać bardzo długo, ale chciałabym jeszcze o rynek pracy dopytać, jeżeli chodzi o sesję. Tak, bo właśnie oprócz tego, że jest dynamika wzrostu i jest ten pęd finansowy, to należałoby powiedzieć z jednej strony o rynku pracy, bo przypomnijmy sobie, że rok 2020 był tym rokiem covidowym, w związku z tym gro ludzi pracowało w nieco innych formach, firmy, zakłady, gastronomia, cała turystyka no właściwie pracowała, jeśli w ogóle pracowała, to w ograniczonych momentach i tak należałoby tutaj powiedzieć, że w roku 2019, czyli tak jakby 2 lata wstecz, na terenie powiatu wrocławskiego mieliśmy 1,6% stopy bezrobocia i to jest jedna z najniższych stóp bezrobocia w Polsce. W związku z COVID-19 rok 2020 zakończyliśmy na stopie 2,3% bezrobocia. W związku z tym ta stopa bezrobocia na terenie powiatu wrocławskiego nam wzrosła o 0,7%. Myślę, że do wielkości liczebnej i wielkości firm, które mamy na terenie powiatu wrocławskiego, to jest niewielka wartość i liczę na to, że dzisiaj powoli ta nasza gospodarka, turystyka wraca do normalności. W związku z tym liczę, że już po pierwszym półroczu roku 2021 ta stopa bezrobocia będzie nieco niższa i spadnie poniżej 2%. A zakłada pan starosta, kiedy będzie, być może dojdziemy do tej stopy z 2019? Znaczy ja myślę, że tutaj dojdziemy szybko do tej stopy z roku 2019, bo po pierwsze kolejne inwestycje są na ukończeniu, kolejne duże firmy szukają pracowników, w związku z tym myślę, że ta stopa szybciutko wróci do tej z roku 2019, a liczę na to nawet, że poniżej, bo jeśli też miałbym mówić o stopach bezrobocia, to właściwie tutaj są takie dwa wskaźniki, o których nie chciałbym dzisiaj mówić, bo w tym drugim wskaźniku, który jest podawany, to stopa bezrobocia jest jeszcze niższa na terenie powiatu wrocławskiego niż ta podana 1,6, ale to może zostawmy na inny materiał. Żeby te kryzysy gospodarcze mogły minąć, niezbędne są szczepienia. Powiat wrocławski cały czas zachęca wszystkich do udziału w Narodowym Programie Szczepień. Tak, po ostatniej sesji Rady Powiatu Wrocławskiego m.in. zrobiliśmy taką promocję, zachęcenie dla wszystkich mieszkańców powiatu wrocławskiego. Właściwie zarząd, przewodniczący, wielu pracowników starostwa powiatu wrocławskiego są już zaszczepieni, w związku z tym wrzuciliśmy taką fotografię z naszymi paszportami covidowymi, żeby między innymi zachęcić tych mieszkańców, którzy jeszcze nie byli zaszczepieni. Z drugiej strony my też jako zarząd, rada, komisje rozmawiamy o tych szczepieniach i tutaj jeden z moich pomysłów jest taki, że bo za chwilę rozpoczynamy wakacje, tak jak też powiedziałem na wstępie, mamy na terenie powiatu wrocławskiego 2 szkoły ponadpodstawowe, w związku z tym po wakacjach chciałbym zrobić w szkołach tych naszych średnich akcję szczepienia tych młodych ludzi, którzy z jednej strony będą chcieli się szczepić, z drugiej strony jestem świadomy też tego, że gro tych młodych ludzi, jak pójdzie na wakacje, to pewnie chcąc skorzystać z wyjazdów zagranicznych będą się chcieli zaszczepić, więc liczę też na to, że po wakacjach ten odsetek ludzi niezaszczepionych w naszych szkołach będzie niski i wtedy chciałbym dla wszystkich tych, którzy będą zainteresowani, zorganizować takie szczepienia na terenie 2 szkół w Sobótce i w Krzyżowicach. Będę chciał, żeby mobilny punkt tam się pojawił i zaszczepił wszystkich młodych ludzi. Panie starosto, słowem końca, w ubiegłą sobotę 2. edycja Follow Your Dreams, niezwykłe wydarzenie w Boże Gniewie, na którym też pan starosta był, dużo emocji. Tak, rzeczywiście to jest wielkie wydarzenie. Może przybliżmy telewidzom, co to jest w ogóle. To jest, proszę państwa, cykliczna już 2. impreza. Wiem, że organizatorzy już zapowiadali 3. tą imprezę. W przyszłym roku to jest bieg rodziców, sportowców z dziećmi z bardzo dużymi niesprawnościami, tak? I tutaj, o ile mój kalendarz w sobotę był bardzo mocno napięty, nie mogłem odmówić tym ludziom udziału w tym wydarzeniu, wielkim wydarzeniu. Jak powiedziałem na otwarciu tej uroczystości, tej imprezy sportowej, dla ludzi z tak wielkim sercem, no starosta nie mógł odmówić im udziału w tym. I tutaj trzeba sobie powiedzieć, że to jest taka bardzo ważna uroczystość, impreza dla rodziców, dla dzieci, bo przypomnijmy, że te dzieci z niepełnosprawnościami najczęściej są albo w domu, albo w ośrodkach, a to, co organizatorzy robią, czyli to jest pierwszy etap tego wyścigu, tych zmagań sportowych, takiej trochę w formie też zabawy, to jest płynięcie pontonem po Zalewie Mietkowskim na dystansie. Później ci rodzice bądź ci sportowcy z tymi dziećmi najczęściej bądź na wózkach, bądź na ręku biegną do wózka, następnie na rowerach biegną i przejeżdżają określony dystans i naprawdę wymaga to z jednej strony dużego poświęcenia, dużej siły, dużej determinacji i tutaj naprawdę chylę czoła organizatorom tej uroczystości, tej imprezy, bo naprawdę serce rośnie, jak widzę zadowolenie tych dzieci, których spotkała to nieszczęście niepełnosprawności, w związku z tym radość zadowolenie tych rodziców, że to dziecko no może zrobić coś innego, więc serce rośnie i na pewno w przyszłym roku my jako Zarząd Rada Powiatu Wrocławskiego przyłączymy się do kolejnej organizacji, tak jak do dwóch pierwszych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Roman Potocki i ja bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.